Dzień dobry Państwu. Magdalena Pieczyńska czy Mieczysław Sawaryn? Mieczysław Sawaryn czy Magdalena Pieczyńska? Nad tym, kto będzie burmistrzem przez najbliższe 5 lat, burmistrzem miasta i gminy Gryfino, o tym zadecydują mieszkańcy w niedzielę, w najbliższą niedzielę. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj na debacie po to, aby mieszkańcom miasta i gminy Gryfino ten wybór ułatwić, albo przynajmniej postarać się ułatwić właśnie ten wybór na kolejną, zbliżającą się 5-letnią kadencję. Szanowni Państwo, przedstawiamy. Debata pierwsza w historii. Debata kandydatów na burmistrza Gryfino. Po mojej prawej stronie Magdalena Pieczyńska. I po mojej lewej stronie Mieczysław Sawaryn. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, organizatorami debaty są Gazeta Gryfińska, portal gryfińska.pl oraz portal hojna24.pl. Debatę prowadzi Paweł Sławiński, ja jestem z hojna24.pl oraz Piotr Paterski z tygodnika Tucholskiego. Wydarzenie odbywa się przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych w ramach projektu Audytor Wyborczy, a także dzięki wsparciu trzech sponsorów gryfińskich firm. To Nest Paliwa, Paweł Kowalczyk, wielkie brawa, AMS Solution, Maciej Szczepański i Agard, Artur Krawczyk. Na widowni zasiada niewielka grupa przedstawicieli różnych środowisk zaproszonych wcześniej przez organizatorów oraz goście zaproszeni przez organizatorów. Zaprosiliśmy również lokalne i regionalne media. Część z nich z tego zaproszenia skorzystała. Tak więc witamy dziennikarzy Radia Szczecin, Kuriera Szczecińskiego i Nowych Siedmiu Dni Gryfina. Celem debaty jest przybliżenie mieszkańcom kandydatów startujących w drugiej turze wyborów na burmistrza Gryfina. Ich opinia na kluczowe dla gminy Gryfino sprawy oraz pomysły na zarządzanie gminą. Zakres poruszanych tematów został ustalony z kandydatami przed debatą. Dobrze, teraz może ja krótko o zasadach. Debata podzielona będzie na trzy części. W pierwszej kandydaci odpowiadać będą na cztery pytania przygotowane przez organizatorów. W drugiej usłyszą pytania własne oraz kontrkandydatów. Część trzecia to trzy rundy składające się z dwuminutowych wypowiedzi każdego z kandydatów na dowolny temat. Czas odpowiedzi na każde pytanie wynosi 2 minuty. O kolejności wypowiedzi decydowało losowanie przed debatą w obecności kandydatów. Odbyło się losowanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zaczęli. Także zaczynamy. Ja będę zadawał pytania. Przechodzimy do punktu pierwszego. Są to pytania organizatorów. Tak więc, moi drodzy, zaczynamy pierwszą historyczną debatę kandydatów na burmistrza Gryfina. Temat Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry elektryzuje wielu mieszkańców. Niedawno utworzono zespół, który wypracować ma szczegółowe założenia powołania Parku Narodowego. Które konkretnie warunki muszą zostać spełnione, aby poparł Pan w tym przypadku ideę powołania Parku Narodowego? Pierwszy odpowiada kandydat. Park Narodowy Międzyodrza to wyjątkowo ważna sprawa związana z ochroną przyrody. Myślę, że wszyscy, tak jak tu jesteśmy zgromadzeni, jesteśmy za chronieniem przyrody. Niestety my z przyrodą na Międzyodrzu mamy negatywne doświadczenia, ponieważ w latach 90. został utworzony Park Krajobrazowy Międzyodrza i niestety od tamtego czasu nastąpiła radykalna degradacja Międzyodrza. Zamuliły się kanały, łąki zostały zarośnięte przez łozy, zwierzyny tam jest niewiele, ilość ryb się zmniejszyła i dzisiaj przychodzi się z pomysłem, zrobimy park narodowy, tylko nikt nie mówi na jakich zasadach. Ja dostałem od organizatorów dokument, w którym napisano, że Park Międzyodrza to będzie sukces ministerstwa. A Park Międzyodrza to ma być sukces przyrody i mieszkańców gminy Gryfino, regionu zachodniopomorskiego. Dzisiaj powstanie parku, jeśli odwołamy się do ustawy o parkach narodowych, stwarza dla nas wielkie zagrożenie,
ograniczenia rozwoju gospodarczego, mieszkaniowego gminy Gryfino. Dlatego ja mówię, że działania powinny być odwrotne. Dzisiaj sejmik samorządowy bez wysłuchania mieszkańców Gryfina przyjął uchwałę, że popiera ideę utworzenia Parku Narodowego. Mówi się również o tym, że trzeba odsunąć samorządy od opiniowania kwestii związanych z parkiem. Mnie się to bardzo nie podoba, dlatego zespół, który będzie reprezentował gminę Gryfino, będzie zabiegał, żeby najpierw pokazać, jak będzie wyglądała otulina parku, która może sięgnąć naszych miejscowości i zakazać budownictwa, zakazać funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Może być też tak, 10 sekund. Dziękuję, że nie będzie możliwości inwestowania, nie będzie możliwości pogłębiania Odry. Założyciele mówią, że nie, że tak nie będzie, ale ustawa mówi co innego. Dlatego najpierw informacje. Dziękujemy. To samo pytanie do kandydatki. Czy je powtórzyć, czy nie trzeba powtarzać pytania? Nie trzeba. Dobrze, proszę bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Temat parku rzeczywiście zdominował rozmowy w przestrzeni trwającej kampanii samorządowej. Bardzo ważna jest dyskusja na ten temat, ale dzisiaj jest ważny dzień, bo dzisiaj, 18 kwietnia, rozpoczął pracę właśnie zespół utworzony przy ministerstwie, w ramach którego powstaną grupy robocze, które mają właśnie pochylić się, przeanalizować, wypracować te założenia, które dadzą nam jako samorządowi informacje o tym, o jakich korzyściach czy kosztach możemy mówić w związku z powołaniem Parku Narodowego. Dzisiaj konsekwentnie mówię o tym, że nie wiem, jaka decyzja zostanie przeze mnie podjęta, ponieważ potrzebujemy konkretu w postaci dokumentów wypracowanych przez zespół roboczy przy ministerstwie. Po drugie, absolutnie i bezwzględnie głos mieszkańców, wszystkich zainteresowanych grup społecznych, wędkarzy, rybaków, przedsiębiorców, współpraca z radnymi, z mieszkańcami. Szanowni Państwo, dzisiaj jest za wcześnie, aby mówić o tym, jakie warunki postawimy. Głos samorządu jest ważny. Być może sami inicjatorzy i członkowie tego zespołu składającego się z grup eksperckich, z osób specjalizujących się w danym temacie, może być zaskoczona efektem tych prac. Do tego tematu powinniśmy w oparciu o konkrety wrócić w momencie, kiedy powstanie dokument i gorąco zachęcać, aby wszyscy gremialnie, otwarcie uczestniczyli w procesie konsultacyjnym, otwartym, nie za drzwiami urzędowych gabinetów. Dziękujemy. Dziękuję bardzo za odpowiedzi i przechodzimy do pytania numer 2. Prosimy o wskazanie priorytetowego według Pani Pana obszaru w gminie Gryfino, który wymaga pilnych nakładów inwestycyjnych. Czy może Pani Pan zagwarantować, że wykona to zadanie lub rozpocznie ten proces w przyszłej kadencji? Czy w realizację tego przedsięwzięcia będzie Pani Pan posiłkować się kredytem? Prosimy jako pierwszy. Szanowni Państwo, przed Gryfinem, przed naszą wspólnotą samorządową wiele wyzwań. Dla mnie jednym z pierwszych wyzwań to jest zagospodarowanie gryfińskiego nabrzeża, poczynając od ulicy Targowej poprzez kolejne ulice, aż po kanałki wędkarskie i żeglarskie. Musimy zmienić nabrzeże, dać możliwość korzystania z niego mieszkańcom Gryfina. Jesteśmy do tego przygotowani, mamy zapewnione środki na przygotowanie projektów, będziemy to realizować. Następny etap to jest ulica Łużycka. Co prawda ta ulica jeszcze jest ulicą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, natomiast kończy się budowa obwodnicy, o którą zabiegałem od lat, i w momencie, kiedy zostanie wybudowana obwodnica, możemy przystąpić do inwestycji związanych z Łużycką. Kolejne inwestycje, które są potrzebne, to poprawa infrastruktury kulturalnej, sportowej i wiele, wiele innych rzeczy. Ja także jestem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju pomiędzy gminą, miastem oraz gminą w terenie. I tak jest, proszę Państwa, dzisiaj, że
28 tysięcy mieszkańców Gryfina, to 2/3 mieszkają w mieście, reszta mieszka na wsi. Dlatego musimy budować na wsi kanalizacje, wodociągi i wiele, wiele innych potrzebnych obiektów infrastruktury, takich jak drogi i na inne potrzebne mieszkańcom rzeczy. Aktualnie budujemy w Steklnie świetlicę, budujemy szatnię piłkarską w miejscowości Gardno i rozpoczęliśmy z dużym, z determinacją inwestycje w salę sportową przy szkole podstawowej w Radziszewie. Szanowni Państwo, spłaciliśmy długi w dużej części, jesteśmy przygotowani, kredytów nie będziemy zaciągać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To samo pytanie do kandydatki. Proszę. Priorytetowe inwestycje. Głos mieszkańców mówi bardzo dużo. Przede wszystkim chcemy mieszkań. W ostatnich 9 latach wybudowano 21 mieszkań, co daje 2,5 mieszkania na rok. 100 wniosków, około 100 wniosków w komisji mieszkaniowej, około 40 w spółce GTBS. To są realne zgłoszenia i potrzeby naszych mieszkańców. Inwestycje priorytetowe, o których już w przestrzeni trwającej kampanii wyborczej mówiłam. Kolejno, infrastruktura sportowa, która pozostawia wiele do życzenia. Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych właśnie na modernizację, budowę nowych przestrzeni nie tylko w obrębie naszego miasta, ale również w obszarach wiejskich, w sołectwach, w których te tereny dawno zostały zapomniane. Część dotycząca jak najbardziej obszaru kultury, o kulturze w tej kampanii i w tej mijającej kadencji było bardzo dużo. Na liście inwestycji w ramach SOM, Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, u wielu samorządów znalazłam wnioski dotyczące właśnie budowy Domu Kultury. W przypadku gminy Gryfino są to wnioski dotyczące rewitalizacji placu Barnima bądź ścieżek rowerowych, które równie dobrze mogły być finansowane z innych źródeł. Tak naprawdę tych potrzeb jest bardzo dużo. Tutaj również kłania się kwestia stanu dróg i potrzeb dotyczących właśnie osiedlenia się na nowych osiedlach i wniosków, które bardzo licznie i regularnie składaliśmy w mijającej kadencji, ale o drogach to za chwilę. Jestem sceptyczna, jeżeli chodzi o zaciąganie kredytów. Myślę, że wprowadzenie programów oszczędnościowych i zwrócenie uwagi na takie narzędzia jak partnerstwo publiczno-prywatne czy obligacje jest również rozwiązaniem. Dziękuję bardzo. Teraz pytamy pytanie trzecie, odwrócimy też kolejność odpowiedzi. Na remont lub budowę dróg czeka wielu mieszkańców, szczególnie na nowo wybudowanych osiedlach domów jednorodzinnych. W jaki sposób zamierza Pani, Pan rozwiązać ten problem? Proszę bardzo. Gminny program drogowy. Rzeczywiście drogi to jest priorytet spośród wielu innych najważniejszy, bo najczęściej z tymi problemami zgłaszają się mieszkańcy naszego miasta i obszarów wiejskich, naszej gminy. Gminny program drogowy to pomysł na to, aby w sposób równy, traktując każdego z mieszkańców równo i mieszkańców osiedli, przyjąć takie kryteria, aby pozwoliły równomiernie, równolegle realizować inwestycje drogowe. W mijającej kadencji regularnie podnosiłam głos w sprawie funkcjonującego w poprzednich kadencjach harmonogramu remontu dróg i ulic. Wspólnie z koleżeństwem z Klubu Koalicji Obywatelskiej wypracowaliśmy kryteria, które niestety nie spotkały się z zainteresowaniem obecnej władzy, a szkoda, bo można było wspólnie wypracować kierunki właśnie pozyskiwania środków finansowych. Zadadzą pewnie Państwo pytanie, skąd na to środki? Środki przede wszystkim z środków zewnętrznych, z funduszy zewnętrznych, funduszu drogowego z poziomu rządowego, bądź też ze środków zewnętrznych w ramach funduszy europejskich. Jasny, klarowny system, w którym każdy z mieszkańców będzie wiedział,
kiedy jaka inwestycja będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania do realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To samo pytanie kieruję do kandydata. Szanowni Państwo, 2014 rok, grudzień, obejmuje funkcję burmistrza gminy Gryfino. Na osiedlach gryfińskich niewykupione od właścicieli drogi. Totalne zaniechania, brak rond w mieście, brak przebudowy najważniejszych ulic i arterii drogowej. Szanowni Państwo, przyjęliśmy prostą zasadę. Budujemy i przebudowujemy drogi całościowo. Zaczęliśmy od osiedla pomiędzy Pomorską na wschód. Skończyliśmy całościowo. Macie Państwo pięknie zurbanizowane osiedle, zadowolonych mieszkańców. Na 4 osiedla mamy już przygotowane i zrealizowane zadania. Na ulicy Jana Pawła w kierunku ulicy Fredry kapitalnie przebudowane wszystkie ulice. Mamy, proszę Państwa, zrealizowaną ulicę Iwaszkiewicza 11 listopada. Szanowni Państwo, popatrzcie, ile współpracy z drogami wojewódzkimi, z drogami krajowymi, z powiatem gryfińskim wykonaliśmy rond w Gryfinie, których kiedyś nie było. Pamiętacie to tragiczne rondo przy wiadukcie, przy cmentarzu, ulica Kolejowa, ulica Wojska Polskiego. Budujemy obwodnicę Gryfina. Komu się śniło, jak ogłosiłem program, że będziemy budować obwodnicę Gryfina, to ludzie mówili, ściemnia, opowiada bajki, tej obwodnicy nie będzie. A we wrześniu Państwo pojedziecie już nową obwodnicą, co pomoże nam przebudować ulicę Użycką. Ulica Armii Krajowej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie. Ulica Wojska Polskiego wspólnie w Wełtyniu, wspólnie z Marszałkiem Województwa, z drogami wojewódzkimi. Ścieżki rowerowe do Gardna, ścieżka rowerowa po dawnym torowisku do Pyrzyc, tak? Szanowni Państwo, widzicie te zmiany. One są odczuwalne przy wszystkich, będą kolejne. Dziękuję. Ja dziękuję również. Powoli się zbliżamy do końca nie debaty tego bloku. To będzie ostatnie pytanie przygotowane przez organizatorów i dotyczy organizacji magistratu. Prosimy o wskazanie Pani, Pana zdaniem optymalnego schematu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz podległych mu jednostek, do którego będzie Pani, Pan dążyć podczas pełnienia funkcji burmistrza. Prosimy również o odpowiedź na to pytanie. Jeśli wygra Pani, Pan niedzielne wybory, kogo wyznaczy Pani, Pan na swoich zastępców, sekretarza oraz skarbnika? Proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, jestem zwolenniczką ewolucji, a nie rewolucji kadrowych. Stawiam na zmiany funkcjonalne, a nie rewolucję w organizacji zarówno urzędu, jak i jednostek organizacyjnych. Stawiam na rozmowy z pracownikami, z specjalistami, z osobami, które widzą, jakie zmiany moglibyśmy przeprowadzić wspólnie, aby zwiększyć funkcjonalność, odbiór i dostępność naszego samorządu. Jestem przede wszystkim za tym, aby równo traktować pracowników i równo, przejrzyście przyznawać nagrody pracownicze, aby motywować do działania, a nie skłócać swoich pracowników. Co do stanowisk, bo rzeczywiście w przestrzeni trwającej kampanii ten temat się pojawia. Szanowni Państwo, przystępując do wyborów i decydując się na start w wyborach na urząd burmistrza miasta i gminy Gryfino, przyjęłam zasadę przedstawienia Państwu pomysłu na rozwój miasta i gminy Gryfino, a nie pomysł na stanowiska pracy. Wygram wybory i w sposób przejrzysty przedstawię i przeprowadzę procedurę naboru pracowników. Uważam, że w naszym urzędzie, w naszych jednostkach, w naszym samorządzie są osoby, których potencjał do tej pory nie został w pełni wykorzystany, a każdy będzie miał możliwość skorzystać z tej możliwości. Nie dzielę stanowisk pracy w trakcie trwającej kampanii. Nie taki jest cel wyborów samorządowych. Dziękuję bardzo.
Dokładnie to samo pytanie zadajemy kandydatowi. Szanowni Państwo, urząd i pracownicy urzędu mają służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy Gryfino. Ich sprawy muszą być załatwiane bez zbędnej zwłoki i z należytą starannością. Kiedy w 2014 roku objąłem swoją funkcję, Szanowni Państwo, wpływało wiele skarg na pracę urzędników miasta Gryfina. Dam taki przykład anegdotyczny, kiedy podczas dyżuru przyszedł interesant i w rozmowie słyszę od mojego urzędnika, że sprawa jest nie do załatwienia. Po wyjściu pracownika pytam się mojego partnera w pracy, dlaczego udzieliłaś takiej odpowiedzi? Czy jak to by była twoja sprawa, udzieliłabyś takiej samej odpowiedzi, czy chciałabyś taką odpowiedź uzyskać? Usłyszałem, że nie. Szanowni Państwo, kultura i podejście pracowników urzędu do spraw naszych mieszkańców bardzo radykalnie się zmieniła. Dostajemy pochwały. Najdalsza z Australii. Ludzie dziękują za możliwość załatwienia sprawy w urzędzie. Dzisiaj jest tak, że mieszkańcy Szczecina przyjeżdżają do urzędu w Gryfinie wyrabiać sobie dowody osobiste, bo urząd działa sprawnie. Tak, zmiany w urzędzie są potrzebne i to również z tego, o czym mówili mieszkańcy Gryfina teraz w rozstrzygnięciu wyborczym. Szanowni Państwo, moi konkurenci, którzy nie przeszli do drugiej tury, zdobyli 5000 głosów. To duża część mieszkańców gminy Gryfino. Dlatego musimy odpowiedzieć na ich oczekiwania i wprowadzić do naszego programu rozwoju także te oczekiwane przez nasze społeczeństwo zmiany. Rozmawiam z moimi kontrkandydatami, są to już dzisiaj moi partnerzy. Będziemy najprawdopodobniej obsadzać nowymi pracownikami stanowiska moich zastępców. Jednocześnie ogłosimy konkurs na sekretarza miasta, szanując pracę naszego sekretarza. Powiem też, że pion finansowy pracuje bardzo dobrze. Efekty widać po spłacie długu. Dziękuję bardzo. W taki sposób zamknęliśmy blok pytań organizatorów. Przechodzimy do kolejnego. Tak jak wspomniałem, kandydatów w kuluarach będzie chyba robiło się coraz ciekawiej, bo teraz przed nami wzajemne pytania kandydatów. W skrócie przedstawię, jak to wygląda. Każdy z kandydatów mógł przesłać organizatorom dwa pytania, na które sam udzieli odpowiedzi, ale podczas debaty odpowiadać na nie będzie również jego kontrkandydat. Kolejność jest odwrotna niż w punkcie pierwszym, to jest dosyć istotne, więc zaczyna, tak, z tego co pamiętam. Tak, zaczyna pani Magda Pieczyńska. Dobrze, więc już teraz pytanie i jest to pytanie właśnie nadesłane przez Magdalenę Pieczyńską. Jaki ma pani plan na budownictwo mieszkaniowe gminy Gryfino w najbliższej kadencji? Śmiało. Dziękuję bardzo. Plan na budownictwo. Przede wszystkim, tak jak już wybrzmiało z mojej wypowiedzi, 21 mieszkań w przeciągu dwóch ostatnich kadencji. 2,5 mieszkania na rok, około 140 wniosków naszych mieszkańców czekających na mieszkanie. Spółka od 2013 roku nie wybudowała ani jednego mieszkania. 21 mieszkań zadowoliło mieszkańców, którzy te mieszkania otrzymali, ale statystyki mówiące właśnie o tych 140 wnioskach mówią, że zapotrzebowanie jest dużo większe. Przede wszystkim absolutnie i bezwzględnie priorytetowe podjęcie działań gminy Gryfino i spółki GTBS w sprawie pozyskania i uruchomienia, wznowienia rozpoczęcia działań związanych z realizacją inwestycji wraz z wsparciem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Tutaj jest absolutnie i bezwzględnie przestrzeń do tego, aby takie przestrzenie i mieszkania budować, odpowiadać na zapotrzebowanie. Dodam, że w mijającej kadencji uczestniczyliśmy z koleżeństwem klubowym w konsultacjach dotyczących właśnie inwestycji mieszkaniowej, która do tej pory nie powstała. Miejsce lokalizacyjne było głęboko krytykowane. Co prawda osiągnięto kompromis, ale wiemy już dzisiaj, że strony do końca nie są zadowolone. Ale przede wszystkim również dodatkowe działania.
zasób, obecny zasób wymaga również wsparcia i dofinansowania, czyli uwzględnianie w budżecie środków na to, żeby remontować i poprawiać funkcjonalność obecnego zasobu mieszkaniowego, ale również dodatkowe programy, czyli fundusz, program remont, mieszkanie za remont oraz małe doskonalenia i współpraca z zarządcami, spółdzielniami. Dziękuję bardzo. Dokładnie to samo pytanie kieruję do kandydata. Proszę. Szanowni Państwo, grudzień 2014 rok. Skończyły się rządy bezpartyjnego bloku samorządowego i Platformy Obywatelskiej w Gryfinie. 65 milionów bez odsetek długu pozostawiane przez tamten czas. Ten dług w dużej części spłaciliśmy. I Szanowni Państwo, ja jestem zdumny z naszych osiągnięć. Wybudowanie 21 mieszkań w Nowym Czarnowie, pojedziecie Państwo, popatrzycie, to zdewastowane przez tamtą władzę osiedle, całkowicie nie dające się do zagospodarowania, jest teraz rewitalizowane. Ludzie są szczęśliwi z otrzymanych tam mieszkań. Pani Magdalena, to z Pani klubu dochodziły informacje, że budujemy dla ludzi slumsy, że wykluczymy ich z życia społecznego, a obok nich powstała piękna świetlica, za chwilę będzie znakomity plac zabaw i będą tam kolejne inwestycje. Do tego pozyskaliśmy środki na budowę osiedla przy Jana Pawła. Pamiętam, jakie z Państwa ust padały argumenty, że to osiedle nie jest dostosowane do wybudowania. Dzisiaj jest Pani zwolennikiem. Tam miało powstać 120 mieszkań. Było już przygotowane 18 milionów na inwestycje. Dzisiaj ta inwestycja będzie kosztować wielokrotnie więcej. Do tego, Szanowni Państwo, my wspieramy budownictwo indywidualne, stąd budowa dróg na nowo wybudowanych osiedlach oraz wspieramy w działalności naszych deweloperów. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na budowę przy ulicy Flisaczej nowej drogi. Rozmawiamy z mieszkańcami, do infrastruktury mieszkaniowej potrzebna jest także infrastruktura parkingowa, garażowce i wiele, wiele innych. Jesteśmy na to przygotowani. Proszę Państwa, nikt nie jest w stanie wybudować od razu setek mieszkań. Natomiast nasi gryfińscy deweloperzy bardzo skutecznie te mieszkania budują. My będziemy budować również głównie mieszkania na wynajem i głównie mieszkania socjalne. Jesteśmy przekonani, że również ten problem rozwiążemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przypominam, że jesteśmy w bloku wzajemnych pytań kandydatów, więc teraz pytanie przesłane przez Mieczysława Sawaryna. W jakim stopniu burmistrz Gryfina powinien angażować się w działalność partii politycznych? Zaczynamy od pani Magdy. Szanowni Państwo, i to jest właśnie pytanie ogólne dotyczące funkcjonowania samorządu gryfińskiego. I to jest właśnie przykład na to, kto tą politykę i aktywność polityczną partyjną realizuje. Szanowni Państwo, aktywność burmistrza to przede wszystkim angażowanie się w działalność samorządu. I powiem tak, panie Mieczysławie, angażowałam się, angażuję i angażować będę w działanie samorządu, w działania naszych mieszkańców, tak jak to robiłam przez przeszło ostatnie 5 lat mijającej kadencji. Nie kryłam swoich poglądów politycznych, nie kryłam się pod szyldem komitetu niezwiązanego z funkcjonowaniem moim i mojego klubu. Każdy wiedział, jakie poglądy reprezentuję, czym się zajmuję. Wczorajsze wydarzenie jakby jednoznacznie pokazało, kto politykę w samorządzie gryfińskim pokazuje i realizuje na każdym szczeblu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. I to samo pytanie, na to samo pytanie odpowiada kandydat. Proszę. Szanowni Państwo, ja byłem kiedyś członkiem partii politycznej i dzisiaj niestety system partyjny w Polsce schodzi na psy. To już nie jest wolna i demokratyczna dyskusja, tylko to jest przekaz, który płynie od prezesa, przewodniczącego do swoich członków, przekaz dnia i oni postępują tak, jak ci decydenci im zagrają. Ja się na to nie zgodziłem i w 2014 roku zrezygnowałem z przynależności do partii politycznej. Dlatego, że gryfinianie to przekrój różnych poglądów politycznych, różnych spraw. Burmistrz musi być tak jak sędzia poza wszelkim podejrzeniem. Stąd, Szanowni Państwo, ja uważam, że samorząd powinien być apolityczny. Jedyna polityka, jaka powinna być uprawiana w samorządzie, to polityka społeczna wspierania swoich mieszkańców.
To dla mnie jest priorytet. Mi ani marszałek, ani minister, ani żaden inny człowiek nie powie, co ja mam robić w interesie partii politycznej, na przykład tego sławetnego Ministerstwa Ochrony Środowiska w przypadku Parku Międzyodrza, tylko dla mnie, moimi pełnomocnikami i moimi ludźmi, dla których pracuję, to są mieszkańcy gminy Gryfino. Stąd uważam, że obywatel nigdy w urzędzie nie może mieć poczucia, że jeśli jest na przykład z lewicy, a rządzi prawica, to jego sprawy będą załatwione po uznaniu politycznym, a nie po ważności jego i priorytecie jego spraw. To dla mnie jest najważniejsza sprawa i dlatego pozwoliłem sobie zapytać mojej kontrkandydatki o to, czy będzie potrafiła uporać się z tym, że jest szefem bodajże Gminnego Komitetu Platformy Obywatelskiej, że otrzymuje określone polecenia od swoich powiatowych zwierzchników, wojewódzkich i krajowych. Ja się tego bardzo obawiam, dlatego uważam, że samorząd powinien być apolityczny, skierowany do mieszkańców i wszyscy powinni mieć takie w sądzie poczucie, że ta sprawa, którą rozwiązujemy, jest najważniejsza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kontynuujemy blok wzajemnych pytań kandydatów. Teraz jest pytanie Magdaleny Pieczyńskiej. Jaką ma pan, pani, ofertę dla mieszkańca miasta i gminy Gryfino na nadchodzącą kadencję? Tym razem zacznie kandydat. Szanowni Państwo, ustabilizowaliśmy finanse gminy Gryfino. W ciągu ostatniego czasu mojego rządzenia w Gryfinie wraz z moim zespołem pozyskaliśmy ponad 100 milionów środków zewnętrznych. Szanowni Państwo, właśnie to, że ja jestem apartyjny, pozwoliło mi pozyskać 80 milionów od rządu polskiego, 40 milionów z funduszy europejskich zarządzanych przez Sejmik Wojewódzki, a 4 miliony pozyskaliśmy z funduszy norweskich. Te pieniądze pozwalają nam realizować wspólnie z państwem polskim, z samorządem powiatowym, z samorządem wojewódzkim sprawy mieszkańców Gryfina. I zobaczcie Państwo, kolejne przetargi na drogi. Sala sportowa w Radziszewie, hale przy Gryfińskim Liceum wybudowaliśmy z dotacją rządową. Dalej będziemy skutecznie zarządzać finansami Gryfina. Przybudowujemy ulicę w parku. Będą kolejne ulice w mieście. Przebudowaliśmy ulicę Kościelną. Szanowni Państwo, my staramy się rozmawiać ze wszystkimi. I bądźcie przekonani, że rozmowy ze wszystkimi, tak samo z politykami Platformy, jak i PiSu, jak i innych partii politycznych, mamy tak naprawdę dwóch ministrów w Warszawie. Jedna to jest minister z Gryfina, drugi minister ze Szczecina. Mamy rewelacyjne kontakty. Ja dziękuję za poparcie również tych osób z lewicy, z prawicy, którzy powiedzieli, że dla nich najważniejszą sprawą jest, aby burmistrz był burmistrzem apolitycznym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na to samo pytanie będzie odpowiadać kandydatka. Proszę. Mam wrażenie, że padło inne pytanie w tej części, ale ja odpowiem zgodnie z zasadami. Szanowni Państwo, w wyniku i działalności przeszło pięcioletniej radnej gminy Gryfino, rozmów, które się odbywały regularnie podczas dyżurów, podczas trwającej chociażby kampanii wyborczej, powiem, jaki jest nasz plan. Mój plan na mieszkańców. Przede wszystkim rozwiązywanie tych problemów, o które wnioskujecie. Gryfińska Karta Mieszkańców. Akademia Młodego Lidera. Przywrócenie budżetu obywatelskiego, który w niechlubnych okolicznościach został zawieszony. Młodzieżowy budżet. Wsparcie młodzieży i otwarcie na ich inicjatywy. Przypomnę, że tak niedawno pojawiła się inicjatywa młodych chłopaków, którzy przygotowali fantastyczną aplikację mówiącą o transporcie. Wsparcie dla ogrodów działkowych. Szanowni Państwo, ogrody działkowe to płuca naszej gminy, naszego miasta. Absolutnie najważniejszy obszar rekreacyjny. Tutaj program wsparcia ogrodów działkowych poprzez zagospodarowanie środków na wsparcie, drobne wsparcie inwestycyjne. Seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, oferta kulturalno-sportowa. Tego jest bardzo dużo. Nie wiem, czy Państwo mają świadomość tego, ale w ostatnich rozmowach młodzież poinformowała mnie, że codziennie rano w wolne dni wstaje i ustawia się w kolejkę społeczną tak zwaną, nie wiem, czy z Państwa pewnie będzie znać te czasy, aby zarezerwować sobie czas na grę w koszykówkę.
dostępność placów rekreacyjnych, placów sportowych pozostawia wiele do życzenia, a te, które są, stan ich pozostawiam bez komentarza. Mieszkalnictwo, komunikacja, o której bardzo często i regularnie komunikowałam podczas pełnienia mandatu radnej w imieniu państwa. To są rzeczy, które są ważne na ten moment dla mieszkańców. Pani Magdaleno, dziękujemy. W taki sposób przechodzimy do ostatniego pytania z tego bloku. Jest to pytanie przesłane przez Mieczysława Sawaryna. Jak ocenia pan, pani możliwość, aby ideę ochrony przyrody i rozwoju Międzyodrza realizować w ramach istniejącego podmiotu Parku Krajobrazowego? Proszę bardzo, kto by był pierwszy? Szanowni Państwo, od lat 90. na Międzyodrzu mamy Park Krajobrazowy Międzyodrza, zarządzany przez Sejmik Wojewódzki, czyli Zarząd Wojewódzki pod kierownictwem marszałka. Szanowni Państwo, wychowałem się na Międzyodrzu, urodziłem się w Gryfinie, mieszkałem na ulicy Kościuszki, mój tata był wędkarzem. Tak jak zostało zdewastowane Międzyodrze i funkcja, która tam była, oraz rozwój przyrody, to Gryfinianie wiedzą. Dlatego próba wyjścia z Parku Krajobrazowego i uczynienia tam Parku Narodowego bez możliwości finansowania, chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że na parki narodowe w Polsce, na 20 kilka parków, wydaje się około 100 milionów złotych. Międzyodrze potrzebuje nakładów idących w dziesiątki milionów złotych. Trzeba odmulić kanały, trzeba usprawnić żeglowność, trzeba naprawić śluzy, trzeba wykosić łozy, które spowodowały, że nie ma tam już łąk, nie gniazdują ptaki łąkowe, wyniosły się na poldery Wielkiego Zakładu Przemysłowego, na poldery Dolnej Odry. Uważam, że Park Krajobrazowy jest to instytucja wystarczająca, która zapewni mieszkańcom Gryfina i nie tylko dostęp do tego terenu, utrzymanie tych funkcji, tylko trzeba wyasygnować określone pieniądze. I tu mam apel, żeby naciskać na sejmik samorządowy, będziemy to robić, mamy przedstawicieli w tym sejmiku, żeby wyasygnowano odpowiednie pieniądze z funduszy unijnych, z funduszy państwa polskiego, żeby odmulić kanały, żeby doprowadzić do rewitalizacji Międzyodrza i przywrócić tam funkcje przyrodnicze, które tam było. Przypominam, że Międzyodrze to jest twór człowieka. Powstał po wojnie francusko-pruskiej z reparacji francuskich zapłaconej Niemcom. Zaczęły się roboty pod koniec XVIII wieku, skończono w latach 30. To wszystko, co tam było zrobione ręką człowieka, przestało istnieć. Dziękuję bardzo. I to samo pytanie odpowiada kandydatka. Proszę. Ja podtrzymam swoje zdanie i do oceny tego, co jest lepszą formą ochrony Międzyodrza, czy Park Krajobrazowy, czy Park Narodowy, poczekamy do efektów prac zespołu, bo o tym również jest w zakresie pracy zespołu i tych grup roboczych, które mają powstać. Ale szanowni państwo, co jest ważne? Ważne jest to, że za Międzyodrze odpowiadały Wody Polskie, spółka Skarbu Państwa, która przez ostatnie lata nie zrobiła nic w tym obszarze. W chwili obecnej, jak już jest tak wywołany poziom regionalny, są przygotowane bądź już złożone wnioski w ramach programu LIFE, aby te działania modernizacyjne i związane z inwentaryzacją zasobów przeprowadzić. Dodam Państwu jeszcze taką jedną rzecz, bo to jest taka refleksja, która płynie właśnie w wyniku tych wszystkich głosów, które się pojawiły, nawet artykułów, które podsumowują, że nie wszyscy są konsekwentni w swoim zdaniu i zdanie pana, mojego kontrkandydata na przestrzeni ostatnich tygodni jednak trochę ewaluowało. Ale dodam bardzo ważną rzecz. My mieszkamy przy jednej z największych rzek. I absolutnie świadomość tego terenu nie jest wszystkim znana. Być może to jest ten moment, mówię to głośno, odważnie i świadoma swoich wypowiadanych słów, aby wprowadzić działalność edukacyjną i przeprowadzić zajęcia
dotyczące tego, gdzie mieszkamy i z czym się mierzymy i w jakim sąsiedztwie funkcjonujemy. Bo te mity, te wszystkie hasła, te niepokoje, które się pojawiły związane z Parkiem Narodowym, są naprawdę w mojej ocenie niepotrzebne i niepotrzebnie budzące niepokój. Poczekajmy na efekty, poczekajmy na proces konsultacyjny, a ja Państwu mogę obiecać, że będą Państwo wiedzieć o tych konsultacjach, a ja nie zrobię nic wbrew społeczności lokalnej. Dziękuję bardzo. Tym samym zamknęliśmy drugi blok, czyli wzajemnych pytań, ale teraz będzie jeszcze bardziej wzajemnie, bo będzie dyskusja. Teraz pokrótce wyjaśnię zasady, żebyście wszyscy Państwo zrozumieli, na czym ona będzie polegać. To trzy rundy składające się z dwuminutowych wypowiedzi każdego z kandydatów na dowolny temat. Kandydaci mogą poruszać dowolne tematy lub stawiać pytania kontrkandydatowi. To od kandydatów zależy forma wypowiedzi. To, czy odpowiedzą, czy ewentualnie postawione wcześniej przez rywala pytania, czy poruszą nowy wątek. Kandydaci mają pełną swobodę wypowiedzi. Ogranicza ich jedynie czas. W każdej z trzech rund maksymalny czas wypowiedzi wynosi 2 minuty. Ostatnią rundę kandydaci kończą swoją wypowiedź, w taki sposób zakończą swoje wypowiedzi podczas debaty. Tutaj będę prosił Pawła o pilnowanie czasu i reagowanie. Także śmiało, kto zaczyna? Pan Mieczysław Sawaryn zacznie. Pytanie do pani, tak, pan Mieczysław Sawaryn. Tak, ale państwo mieliście zadawać pytania, te, które my podaliśmy, tak? To już za nami. Teraz już dyskusja. Szanowni Państwo, jedno krótkie sprostowanie kosztem własnego czasu. To prawda, Wody Polskie zarządzają wodami płynącymi, natomiast terenami, łąkami, oczkami wśród łąkowymi na Międzyodrzu zarządza Sejmik Wojewódzki, a mówiąc ściśle Zarząd Województwa. Szanowni Państwo, ja wychowałem się w Gryfinie, ja urodziłem się tutaj, tutaj chodziłem do szkoły, do przedszkola, skończyłem liceum, w Szczecinie skończyłem pierwsze studia. Znam sprawy gryfinian, jestem adwokatem, byłem nauczycielem, pracowałem w Dolnej Odrze, zarządzałem sprawami tego zakładu i sprawy gryfinian i potrzeb gryfińskim są mi znane znakomicie. Szanowni Państwo, nasze zadania są jasne. Mamy służyć swoją pracą naszemu całemu społeczeństwu. Wykorzystywać wszystkie możliwe środki dostępne na rynku zewnętrznym, żeby pozyskiwać nowe fundusze. Służyć obywatelom, rozwiązywać ich sprawy. Na co dzień mam kontakty z wszystkimi środowiskami. Bywam w przedszkolu, bywam w żłobku, prowadzę zajęcia ze zwierzętami w przedszkolach gryfińskich. Chodzę do gryfińskich szkół, prowadzę lekcje z historii, wyświetlając z Kubą Sieradzkim filmy, tłumacząc młodym ludziom, jak wyglądała wojna, jakie są zagrożenia przed nimi. Spotykam się z seniorami. Pierwszą, najważniejszą sprawą po wygranych wyborach było zbudowanie w Gryfinie żłobka. Zbudowaliśmy żłobek. Mamy mogą chodzić do pracy. Następna rzecz, zbudowaliśmy organizację Senior Wigor. Pozyskaliśmy na to środki. Mieszkańcy Gryfina, jak spotykają mnie na mieście, mówią tak, panie burmistrzu, to fajnie, że moja mama, że mój tato może skorzystać z całodziennej opieki, z różnego rodzaju zajęć. To są priorytety dla burmistrza miasta Gryfina. Do włączenia się do dyskusji zapraszam kandydatkę. Szanowni Państwo, mija 65 miesięcy obecnej kadencji, kadencji, w której dzięki Państwa zaufaniu pełniłam mandat radnej. Radnej gminy Gryfino, miasta i gminy obszarów wiejskich. To czas, kiedy intensywnie i aktywnie zabiegaliśmy o różnego rodzaju tematy, inwestycje, działania. Ale nawiążę do wcześniejszych też wypowiedzi mojego kontrkandydata, mówiącego o sprawczości i terminowości realizacji zadań. Współpraca w Radzie Miejskiej, jak dobrze Państwo wiedzą, układała się, powiedzmy, na poziomie miernym. Nie było tej współpracy, nie było woli współpracy. I dlaczego do tego nawiązuję? A chociażby dlatego, że radny czy radna jako narzędzie swojej aktywności wykorzystuje wnioski, zapytania i interpelacje.
To jest narzędzie, które pomaga nam rozwiązywać państwa problemy, państwa prośby, wnioski, zażalenia. 7 maja minie 2 lata, od kiedy odbyło się ostatnie posiedzenie zespołu do spraw wypracowania koncepcji plaży miejskiej nad Jeziorem Wełtyńskim, a w ślad za tym interpelacje, które nie uzyskały w wymaganym terminie odpowiedzi. Rekordowy termin udzielenia odpowiedzi na interpelacje dotyczące kryzysu transportowego, który dotyczył nas wszystkich, potrzebował blisko 90 dni na odpowiedź. I tak to wyglądało przez całą kadencję. Trudno było doczekać się na bieżąco informacji. Do tego 43 skargi Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w tym 16 uznanych za uzasadnione. Dziękujemy. Dobrze. Ale dyskusja trwa nadal i teraz może ją kontynuować kandydat. Tak, szanowni państwo, niektórzy pisali interpelacje, na które oczywiście odpowiadaliśmy, a my w tym czasie walczyliśmy z koronawirusem. Szanowni państwo, pamiętacie ten ciężki czas, kiedy w przedsiębiorstwie usług komunalnych prawie 60% załogi było chore, kiedy trzeba było wywozić śmieci, kiedy trzeba było zadbać o państwa bezpieczeństwo. Jest tu na sali wtedy wiceprezes, który 40 dni leżał pod respiratorem. Zrobiliśmy to razem ze strażakami ochotnikami. Pomogliśmy mieszkańcom Gryfina znakomicie wyjść z tej pandemii, przeżyć ten trudny czas w miarę poprawnych warunkach. Laguna niefunkcjonująca. Dołożyliśmy do funkcjonowania laguny, do utrzymania tego zakładu 2,5 miliona. Możemy się cieszyć, że posiadamy lagunę. W Polsce takich przypadków dużo nie było. Kolejny czas dramatyczny. Szanowni państwo, wojna na Ukrainie, setki, tysiące ludzi szukających schronienia. My w Gryfinie z zespołem kryzysowym, ze strażakami i ochotnikami przy poświęceniu naszych mieszkańców, przy ich zaangażowaniu brali do domu te potrzebujące rodziny. Uporaliśmy się z tym kryzysem. Kryzys na Odrze, przyducha, która wystąpiła. Dramatyczne działanie. Nie spaliśmy po 24 godziny na dobę z zespołem kryzysowym. Natlenialiśmy wodę na gryfińskich kanałach, na gryfińskiej Odrze. Uratowaliśmy dużą część ryb na ciepłym kanale. Także wędkarze do dzisiaj mówią, że to był czas wyjątkowej, ciężkiej pracy. I to jest po to burmistrz, żeby rozwiązywał te niebezpieczeństwa na co dzień, żeby państwa wspierał w trudnych chwilach. A pisanie interpelacji w czasach COVID-u czy w czasach tych katastrof, naprawdę czasami jak brałem te pytania, które powodowały moje zdziwienie. Tak trudny czas, a zadają czasami pytania, na które sami mogą sobie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dyskusję kontynuuje kandydatka. Proszę. Szanowni państwo, rzeczywiście to była trudna pod wieloma względami kadencja. Rzeczywiście były sytuacje, na które my jako samorząd nie mieliśmy wpływu. Ale to bardzo często właśnie brak przepływu informacji był powodem tego, że korzystaliśmy z narzędzi, które daje nam ustawa. Sami podejmowaliśmy działania i interwencje. Ale o tym można dyskutować i każda ze stron znajdzie swoje argumenty. Ja uważam, że wiele samorządów w tym czasie podejmowało, oprócz oczywiście działań pomocowych, również działania wspierające inwestycyjne i pozwalające na to, żeby rozwijać społeczność lokalną. Ale na co chciałabym państwu też zwrócić uwagę? Na to, że często w przestrzeni mówi się o tym, że się analizuje, planuje, organizuje i koniec. I tak naprawdę kwestie dotyczące chociażby szkoły muzycznej, kwestia dotycząca budynku, kolekcjonowania, jak to mówiłam w przestrzeni obrad Rady Miejskiej, kolekcjonowania budynków za pieniądze publiczne. Przypomnę, niszczejący, niezagospodarowany budynek Komendy Policji. Kolejna rzecz, już teraz zaczynają się tam działania, ale przypomnę historię budynku na Targowej po byłym PEC-u.
Tam również miała być siedziba szkoły muzycznej. Kwestia dyskutowana z naszej inicjatywy, zorganizowana debata śmieciowa i ostatecznie zaskarżona uchwała, która w rezultacie dzięki opinii samorządu naraża na dodatkowe koszta i zwrot pieniędzy w ramach korekt deklaracji osoby samotne bądź posiadające trudną sytuację finansową. Taki efekt. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. To będzie za chwilę finał dyskusji. W tym momencie przypomnę, że nasi kandydaci mają dwie ostatnie szanse na wypowiedzi. Dziękuję. Wielce szanowna pani Magdaleno, ta wasza skarga spowodowała wielkie niebezpieczeństwo dla ludzi ubogich, że trzeba ich obciążyć na skutek tej skargi kosztami. My dajemy szansę, żeby tych kosztów nie płacić, wystarczy złożyć wniosek o umorzenie podatku śmieciowego i jego na pewno nie będzie. Szanowni Państwo, w Gryfinie zdobyłem wykształcenie, w Gryfinie się dorobiłem. Jestem z wykształcenia nauczycielem historii, skończyłem prawo i aplikację adwokacką. Byłem menadżerem w Dolnej Odrze i jestem od 9 lat burmistrzem Gryfina. Szanowni Państwo, w 2006 roku, jak zostałem prezesem elektrowni Dolna Odra, to miały być masowe zwolnienia. Właśnie wtedy, w 2007 roku, podpisałem w styczniu umowę gwarantującą zatrudnienie wszystkim pracownikom. W tamtym czasie powstała instalacja odsiarczania. Została rozpoczęta inwestycja na Gdańskiej w elektrowni na biomasę. Przygotowaliśmy inwestycje związane z przebudową elektrowni Pomorzany. 8 lat zasiadałem w Radzie Nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej, największej spółki energetycznej w Polsce. Szanowni Państwo, efekt tej pracy to nowa elektrownia gazowa za 5 miliardów złotych, jedna z największych inwestycji w województwie zachodniopomorskim. Tylko większa jest w Policach przy polimerach. Moje doświadczenie, moja wiedza to jest gwarancja dla Państwa. Ja nie tylko jestem prawnikiem, nie tylko jestem nauczycielem, ale także jestem rolnikiem. Uprawiam gospodarstwo, sadzę drzewa, będę sadził niedługo sad starych odmian jabłoni. Znacie mnie Państwo. 10 sekund. Każdy, kto przyszedł do mojej kancelarii, był zawsze obsłużony, często za darmo. Szanowni Państwo, wiem, jak pomóc mieszkańcom Gryfina. I tym samym proszę o ostatnią już wypowiedź i to będzie wypowiedź kandydatki. Proszę. Szanowni Państwo, obietnice, obietnice, obietnice. To już było. Wynik pierwszej tury wyborów 7 kwietnia pokazał, że zdecydowana większość naszych mieszkanek i mieszkańców zagłosowało za zmianą. Za zmianą, która może nastąpić 21 kwietnia. Moja aktywność jako radnej pokazywała, że jestem do dyspozycji zawsze i współpracuję z każdym środowiskiem. Rozmawiałam, współpracowałam, pomagałam pozyskiwać dofinansowania współpracując z osobami zarówno z instytucji publicznych, jak i stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich czy sołectw. Nie miałam problemu o każdej porze dnia i nocy rozmawiać i rozwiązywać problemy. Jestem wolontariuszką, jestem społeczniczką, mam przeszło blisko 20-letni staż pracy w samorządzie. Jestem dla was i o te argumenty i o te wartości oparłam całą swoją działalność jako radnej, jako kandydatki na urząd burmistrza. Nie robiłam spektakularnych przedsięwzięć z darmową kiełbasą. Ja byłam z wami, spotykałam się wtedy, kiedy państwo chcieli, odpowiadałam na telefony, zresztą na kilka jeszcze odpowiem, także proszę o chwilę cierpliwości. Przed nami duży wybór. Wybór za zmianą, za świeżością, za energią, za nowym pomysłem, za konkretami, które pozwolą zarówno młodzieży, jak i młodym mamom, jak i seniorom, osobom z niepełnosprawnością na spełnianie swoich marzeń, na dostępność i na to, że urząd burmistrza będzie urzędem otwartym i działającym w terenie, a nie za zamkniętymi drzwiami. 21 kwietnia proszę o Państwa głos. Dziękuję bardzo. Wiem, że moglibyśmy tak jeszcze długo,
ale w taki sposób zamykamy ustalony wcześniej program debaty. Pawle? Szanowni Państwo, zanim zakończymy, jeszcze prosiłbym o gromkie brawa i podziękowania dla naszych sponsorów tej debaty. Nest Paliwa Paweł Kowalczyk, AMS Solution Maciej Szczepański, Agard Artur Krawczyk. Szanowni Państwo, oczywiście wielkie brawa pani Magdalena Pieczyńska, pan Mieczysław Sawaryn. Dziękujemy za to, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie. Dziękuję bardzo. No i szanowni Państwo, życzymy Państwu udanego wieczoru, samych udanych wyborów, właściwych wyborów w niedzielę 21 kwietnia. Piotr Paterski, Paweł Sławiński, dziękujemy bardzo Państwu.